Jak emocje przed premierą filmu Futro z Misia? Myślałem, że bezemocjonalnie podejdę do tego, no bo film już powstał, emocje były tam na planie, teraz już przyszedłem jako widz, ale to chyba nieprawda, bo jestem bardzo podekscytowany, bo to rzeczywiście chyba dość niezwykła sytuacja, żeby po tylu latach wrócić do pewnego stylu, do pewnego sposobu opowiadania, który był właściwy tamtym filmom. Nawet się nie spodziewałem, że ludzie tak bardzo chcą ciągle te filmy oglądać. I teraz niewątpliwą jest rzeczą, że bardzo im się podobają ciągle tamte stare filmy, więc niebezpieczeństwo jest, czy bo porównania będą i oczywiście liczymy się z tym, co trzeba będzie potem przeczytać jako komentarze, bo tym liczę jednak, że tych komentarzy takich pozytywnych, ludzi zadowolonych z tego, co zobaczyli, będzie więcej. Proszę opowiedzieć o swoim bohaterze. Na ile można zaryzykować stwierdzenie, że w jakiś sposób on będzie podobny do Gruchy z Chłopaki nie płaczą, bo pewnie ludzie będą doszukiwać się, tak jak pan mówi, właśnie takich porównań. Nie, wydaje mi się, że no nie ma, ja w każdym razie nie, to zupełnie inna postać. Zupełnie inna postać, nie da się jej wkleić w tamten, ale oczywistą jest rzeczą, że ludzie będą się przyglądać mi na ekranie i szukać tej gruszki, choćby w charakterze właśnie kolczyka w uchu, czy nie wiem, jakiegoś znaczka w klapie. Jak wspomina pan realizację filmu, bo to też było takie spotkanie starych, bardzo dobrych przyjaciół, którzy w końcu spotkali się po latach na planie i mieli okazję trochę się powygłupiać, trochę pożartować i przede wszystkim zrobić film. Nie, no było super. Było super, bo jak już wspomniałem, Michał Milowicz na pewno jako producent wywiązał się z zadania. W związku z tym mieliśmy naprawdę niezły komfort. Oprócz tego niezłą zabawę, bo bardzo, przynajmniej ja, lubię wszystkich, z którymi grałem wtedy i z którymi grałem tym razem. A oprócz tego jeszcze, ponieważ w bardzo miłym własnym gronie robiliśmy ten film, bardzo często w znakomitym nastroju, a dodatkowo jeszcze byliśmy w Zakopanem, w Tczewie i jeszcze w wakacje. No musiało być świetnie. Czyli tu już na sam koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Futro z Misia? No mam nadzieję, że takiej samej zabawy, jaką my mieliśmy na planie.